Dzisiaj pokażę czynność, która jest właściwie codziennością każdego kierowcy, a mianowicie pokażę, jak podpiąć i odpiąć naczepę. Najpierw może jednak pokażę, jakie elementy w ciągniku siodłowym będziemy używać podczas podpinania i odpinania naczepy. Tu mamy pilot sterujący z zawieszeniem pneumatycznym ciągnika. Zazwyczaj znajduje się tutaj gdzieś w okolicy siedzenia kierowcy. Czasem jest tutaj. A w Volvie akurat znajduje się w tym miejscu, na magnesie. I krótka instrukcja obsługi. Tym przyciskiem uruchamiamy. To jest wysokość ciągnika podczas postoju. Przełączając tutaj jest wysokość ciągnika podczas jazdy. Tym przyciskiem przestawiamy, którą oś chcemy regulować. Pierwsza oś, przednia i tylnia, I tutaj przyciski sterujące w górę lub w dół. I tutaj przycisk pamięci. Można sobie zaprogramować wysokość ciągnika. Przerzucając się tutaj na oś tylnią i operując tymi przyciskami, będziemy podnosić. Będę puszczać tylnią oś. Analogicznie, przerzucając na pierwszą oś, będziemy regulować wysokość osi przedniej. Tu, na tej pozycji, podnosimy i przód, i tył jednocześnie. Zielonym przyciskiem poziomuje się ciągnik do jazdy. Zawsze po podłączeniu naczepy trzeba wcisnąć zielony przycisk, żeby wypoziomować ciągnik i dopiero można ruszać. Tutaj za kabiną ciężarówki jest cały panel z przewodami pneumatycznymi i elektrycznymi. Tu i tu wychodzą przewody pneumatyczne. Żółty przewód kontrolujący z żółtą końcówką. To w tym przypadku akurat jest czarny, ale ma żółtą końcówkę. Drugi przewód aplikujący powietrze z końcówką czerwoną. Tu przewody elektryczne. W jednym tam kierunkowskazy, w innym, w drugim przeciwmgielne. Nie orientuję się dokładnie, jak to tam jest rozwiązane. I przewód ABS. Dobra. Tutaj mamy siodło ciągnika. Siodło ciągnika pokryte smarem. Smarem grafitowym. Bardzo dobry środek smarujący. Aczkolwiek bardzo trudny do usunięcia. Plama na spodniach jest nie do usunięcia. Również bardzo ciężko zmyć z rąk takie zabrudzenie. Smar powinien zawsze być na siodle. On się tutaj po jakimś czasie rozłazi na boki. Także wchodzi w zagłębienia w siodle. Także można go wyciągnąć z tych zagłębień i z powrotem rozsmarować na siodło. Tak jak tutaj to zrobiłem. Tutaj w ten otwór wjedzie sworzeń. I tu jest zamek, który zablokuje sworzeń naczepy i nastąpi sprzęgnięcie. Ten sworzeń naczepy wjedzie właśnie tutaj w ten otwór i zostanie zablokowany. To co? Można jechać. Powoli próbujemy. Zapinamy naczepę. Cofać pod naczepę w miarę równo. Z tej strony wystaje tak mniej więcej tyle samo, co wystaje z tej strony. W miarę równo. Zgaszę może silnik i wyjdziemy na zewnątrz. Zawsze sobie tak podcofuję
mniej więcej metr ciągnikiem od naczepy, żeby mieć tutaj tą przestrzeń do podłączenia przewodów. W przypadku na przykład podpinania naczepy chłodni, tutaj jest bardzo niewiele miejsca, także taki sposób ułatwia podłączenie przewodu. Ale najpierw idę sprawdzić, czy w naczepie jest zaciągnięty ręczny. Tutaj jest taki panel w naczepie, czerwony przycisk służy do obsługi hamulca ręcznego naczepy. Pociągnięty do siebie oznacza, że hamulec ręczny w naczepie jest zaciągnięty. Wciśnięty zwalnia hamulec ręczny i można jechać. W tej chwili jest hamulec zaciągnięty w naczepie, naczepa nigdzie nie pojedzie. Podcofałem sobie i podnoszę siodło. No, troszeczkę za dużo. Dobra. Podniosłem siodło tak tylko, żeby delikatnie dotkło naczepy. A właściwie powinna być zachowana odległość, taka półcentymetrowa odległość pomiędzy siodłem a naczepą, po to, żeby nie ściągać smaru z siodła. Teraz będę podłączał przewody. Ogólnie mówiąc, najważniejsza jest kolejność przewodów pneumatycznych. Na egzaminie bodajże najpierw się chyba podpina elektryczne, potem pneumatyczne. Najistotniejsza jest jednak kolejność przewodów pneumatycznych. Najpierw zapinamy przewód pneumatyczny żółczy. Podepniemy sobie najpierw ten przewody elektryczne. Przewody ABS-u. I przewód pneumatyczny żółty. Przewód pneumatyczny żółty, czyli kontrolujący. Teraz odepnę przewód pneumatyczny aplikujący powietrze do naczepy i w momencie, gdy podłączony jest żółty przewód pneumatyczny, w ciągniku jest zaciągnięty ręczny. Napełniając zbiorniki powietrza naczepy, podłączając przewód czerwony, mamy sygnał od ciągnika, że w naczepie ma być zaciągnięty ręczny, bo to jest przewód kontrolujący. Dobra, siodło podniesione, przewody podłączone, można powoli cofać. Uchylić sobie można szybę leciutko. Cofałem. No, zaskoczyło. Teraz lekka próba do przodu. Trzyma, to znaczy, że się sprzęgło. Jesteśmy połączeni z naczepą. Po sprzęgnięciu pilot do ręki, podnoszenie trzeciej osi, ostatniej osi, tylnej osi i w górę. W górę maksymalnie dokąd się da, albo dotąd, dopóki nogi nie oderwą się od ziemi. O, tutaj akurat udało się oderwać nogi od ziemi i będzie łatwiej. Będzie łatwiej podnosić nogi. No to nóżki w górę. Dobra, teraz podnoszenie dwóch. Jest korka. Mamy
tej prędkości podnoszenia dołu. Prędkość szybka i prędkość powolna. Na prędkości powolnej można podnosić naczepę pod obciążeniem bądź opuszczać. Na prędkości szybkiej można podnosić nogi bądź je opuszczać w momencie, gdy już nie ma obciążenia. Tak jak w tym przypadku, gdy nogi już wiszą w powietrzu, pociągnąć trzeba nogę do siebie, lekko do tyłu i można zacząć zbijać nogi. To jest prędkość szybka zbijania nogi. Zawsze nogi trzeba unieść do samego końca. Ponieważ nawet pod rampą często może się zdarzyć sytuacja, że można uszkodzić nogi. Nie mówiąc już o jakichś trudniejszych warunkach, na przykład wjazd na prom. Dobra. Powoli zbliżamy się do końca. Ja sobie zawsze ostukuję opony. Ostukiwanie opon pomaga zlokalizować oponę, która nie ma powietrza, bądź panuje w niej mniejsze ciśnienie. Będzie inny odgłos podczas ostukiwania. W drugą stronę. Krótko. Przy podpięciu naczepy trzeba sprawdzić, czy działają światła. Jak widać, wszystko chodzi. Jak również trzeba zobaczyć, co jest na naczepie, jaki tam jest towar, czy jest towar, w jaki sposób zabezpieczony, czy wysoki, czy niski, żeby wiedzieć, jak się z tym poruszać. Teraz trzeba wypoziomować naczepę i ciągnik. Najpierw naczepę. To jest kran służący regulacji wysokości naczepy. Do pozycji jazdy powinien być w takiej pozycji pionowej i pociągnięty maksymalnie do siebie. To gwarantuje wypoziomowanie naczepy. Spuścić trzeba ręczny, wcisnąć przycisk i oczywiście wypoziomować ciągnik. No. Można by było powiedzieć, że to wszystko, ogólnie zapinanie, podpinanie naczepy i odpinanie naczepy, to jest taka czynność, którą raczej powinno się wykonywać powoli. Powoli, żeby nie popełnić żadnego błędu, żeby nic się nie stało. Także jak tam ktoś nas próbuje poganiać, żeby szybko odpiąć naczepę, szybko zapiąć, no to raczej tam można przejść obok tego obojętnie, obok takich słów. Co? Można powoli ruszać. Po podpięciu naczepy zawsze powietrze się jeszcze musi napompować. Po podpięciu naczepy zawsze robię sobie taki teścik. Ruszam tak z pół metra i takie przehamowanie. Naczepa idzie za mną, to znaczy, że się podłączyła, to znaczy, że jesteśmy złączeni.